Halo, halo, dzień dobry. To już piąty nasz codziennik. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. I na początek, jak zwykle, przeczytam przesłanie na dzień 13 lipca z książki Kocham Cię na każdy dzień, Mary Simon. 13 lipca w ciszy naszego związku wyrażamy naszą miłość, które nie potrafimy ująć w słowa. A teraz przeczytamy z tej malutkiej książeczki. Odważ się żyć odważnie. Przesłanie na dzisiejszy dzień. Na świecie doznacie i ucisku, ale miejcie odwagę. Ja zwyciężyłem świat. Ewangelia według świętego Jana 16:33. I weźmiemy książeczkę z naszej kochanej Louise Hay. Otworzymy, co tam Louise Hay ma dla nas. To są medytacje leczące duszę i ciało. Louise Hay. Jestem całkowicie tu, gdzie jestem teraz, bo tutaj się czegoś nauczę. Witaj, Teresko, witaj, Miu. Zaraz wyciągnę przesłanie. Moje serce promienieje dumą, gdy myślę o pracy, którą wykonuję. Uwielbiam wstawać rano ze świadomością, że mam dziś ważną pracę do wykonania. Moja praca jest dla mnie wyzwaniem, ale też głęboko mnie fascynuje. Satysfakcjonuje. Każdy dzień rozpoczynam od błogosławienia z miłością mojej aktualnej pracy. Wiem, że każdy dzień pracy jest tylko kolejnym stopniem prowadzącym mnie do celu na mojej drodze i że jestem właśnie tu, gdzie jestem z powodu moich wzorców myślenia. Jeśli nie lubię być tu, gdzie jestem, dokonuję pewnego wysiłku psychicznego w celu połączenia się z boską mądrością głęboko w moim wnętrzu, gdzie cały czas otwierają się nowe drzwi. Tutaj zawsze jestem aktywna i twórcza. Pamiętam przecież, że w moim ciele przez 24 godziny na dobę pracują miliony komórek, które dokonują niezwykłego dzieła. Tak jak one troszczą się o swoje sprawy, tak ja dbam o swoje, starając się sprostać wyzwaniom pojawiającym się wokół mnie. Pracując na tym świecie, nadaje kształt działaniu mojej mocy. A teraz przeczytam jeszcze Tereniu z Twojej pięknej książeczki, Twojego prezentu. To jest książeczka, kochani, Recepty na piękne życie Tereski Synorackiej, która jest z nami teraz. Jeszcze raz, Tereniu, dziękuję i poczytamy, co tu się otworzyło od Ciebie. Im bardziej będę dziękować za to, co masz, im bardziej będziesz dziękować za to, co masz, tym więcej otrzymasz. Miej miłość do wszystkich i do wszystkiego. Bądź latarnią dla ludzi. Niech cały świat się budzi. Dziękuję pięknie, Tereniu. Piękna ta Twoja książeczka. No i wyciągamy przesłanie dobrostanu dla Tereski Synorackiej. Znajduję czas, aby cieszyć się życiem. Śmieję się, doceniam
każdą chwilę. Osoby, które są z nami na wizji, jak chcą, żebym przeczytała im przesłanie, to bardzo proszę o, tak jak Stasieńka teraz. Stasieńka Zagłocka, witaj ciepło. Nie było ciebie, Stasieńko, jakiś czas. Miło cię znowu widzieć. Tereniu, słowa mocy, przesłanie dla ciebie. W każdej chwili mogę poprosić o pomoc moje anioły, ponieważ są przy mnie, żeby mnie wspierać. I wyciągnę kartę anielską dla Tereski Snorackiej. Anioł stróż młodości, dzieląc się zapałem, humorem i radością, ochraniam i szanuję swojego młodzieńczego ducha. I kartę iluminacji. Świat jest moim przyjaznym domem. I jedną jeszcze iluminację dla Tereski, ponieważ zameldowała się pierwsza. Czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro? No, takie piękne, głębokie przesłania dla siebie, dla ciebie. A teraz dla Stasieńki, mojej kochanej, która zawitała tu do nas. Ja was zapraszam do subskrybowania tego mojego nowego kanału Ciało, Umysł i Duch na TFI, kanał Zosi Golis. Widzicie tutaj grafikę, którą zrobił twórca razem z Zygim z Teksasu i Agnieszką Stalkoper, którzy są twórcami tego projektu Netify. I projekt, jak wiecie, ma na celu pomóc ludziom budzić się, a więc pewnie i takie przesłania pomogą. A więc ten kanał zasubskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek, i który was powiadomi, że transmituję na żywo. Ponieważ ja dziś mam audycję nagrywane akurat w okolicy 18, nie na żywo, to dlatego nagrywam wcześniej tutaj u was i później podam tą transmisję na mój kanał, który uczestnicy projektu już przywykli nazywać Cudem, bo Ciało, Umysł, Duch to skrót jest Cud. I już się tak utarło, że to jest u Zosi na cudzie. Także bądźcie ze mną z tym cudem, rozwijajmy ten kanał, bo jest wielu ludzi naprawdę potrzebujących często tego jednego słowa, jednego zdania, jakieś iskierki od innych ludzi, którzy są z nami w tym pięknym czasie, który jest na przykład ten codzienny. Dziś piąty, słuchajcie, jak to mówią, piąsia, nie? Już piąty i dopiero piąty. Niedawno zaczynałam spontanicznie tutaj właśnie i tu przyszło samo. Nie wiedziałam, jak się będzie to nazywało. No i samo przyszło, codziennik. I mamy już piąty codziennik. Wczoraj mieliśmy Zooma z między innymi Zygim z Teksasu i Zygim mówi, wszystkie twoje codzienniki obejrzałem, inspiracje tam mam, więc muszę wam powiedzieć, że podobają się te codzienniki moje. Wy już znacie tutaj na Facebooku, ja kilka lat transmitowałam, więc wy znacie dużo więcej rozmowy z Zosią Golis na żywo o życiu i takie różne, które tutaj były, prawda? I bardzo miło by mi było was widzieć na kanale YouTube, bo jutro będę transmitowała na żywo na kanale Szósty Codziennik. Zawsze jest o 18. Jeżeli nie mogę być tak jak dziś o 18, bo tak została zaplanowana wcześniej rozmowa, to nagrywam właśnie trochę wcześniej. O, jest Justynka. Witaj, Justynko. Witaj, witaj, witaj. Moja siostrzenica jest Justynka Rymaszewska. Dla ciebie, Stasiu, przesłanie dobrostanu.
Moje życie rodzinne jest pełne miłości, serdeczności i zrozumienia. Jesteśmy dla siebie radością i wsparciem. I słowa mocy, Stasieńko, dla ciebie. Czuję się wolna i szczęśliwa, kiedy zdaję sobie sprawę, jak łatwo zrelaksować się i być sobą. Odpuszczam, Stasieńko. I teraz jeszcze inspiracje Ewy Foley. Mądrość wypełnia moje myśli. Mądrość prowadzi moje działania. I jeszcze iluminacje dla Stasieńki Zagłockiej. Wystarczy cierpienia. Może teraz spróbujesz coś innego? Oj, Stasieńko, gdzieś ty mi się pogubiła w jakim cierpieniu. Anioł Stróż. Anioł Stróż. Anioł Rafael. Jest, Archanioł, przepraszam, Rafael. To jest Archanioł patron zdrowia, uzdrawiania. Więc coś, Stasieńko, chyba tam koło ciebie się kręci. I przesłanie jego brzmi: jestem wzmocniony i uzdrowiony mocą Bożej miłości. I teraz wyciągniemy dla mojej Justynki. To jest mojej siostry, córka. Siostry mojej niestety nie ma wśród nas. Miała 60 lat, kiedy opuściła ziemską wędrówkę. Wcześnie, bardzo wcześnie. Justynko, dla ciebie. Jestem wdzięczna za wszystkie dary, które zostały mi ofiarowane. I słowa mocy dla Justynki Rymaszewskiej. Z zadowoleniem przyjmuję wyzwania i z determinacją trzymam się swojej ścieżki. I kartę małą z inspiracji Ewy Foley. Zasługuję na wszystko, co najlepsze w życiu. Nie inaczej, Justynka. Dzieci stwórcy tylko na to zasługują, ponieważ mają tak cudne pochodzenie, bo boskie pochodzenie. Nie inaczej. Tylko trzeba to dopuścić do siebie, że jestem godna, warta, zasługuję wszystkiego, co najlepsze. Ale tak głęboko w sercu, wtedy dzieją się cuda. I jeszcze jedno, Justynko, dla ciebie. Bezinteresownie wykonaj jakąś drobną przysługę dla drugiego człowieka. Rozpocznij łańcuszek życzliwych działań i zobaczymy, jaki dla ciebie tu anioł się karta anielska pokaże. Aż dwie. Anioł Stróż Zdrowia. Jego przesłanie brzmi: moje postawy wobec samego siebie pełne są miłości i akceptacji. I anioł ufności drugi przyszedł do ciebie, Justynka. Ufam boskiej mocy, dobroci i miłości, by mnie strzegła i prowadziła. Bardzo piękne, Justynko, przesłania. I teraz jest Wandzia Lenartowska. Witaj, Wandziu, i przesłanie dla Wandzi. Karta dobrostanu. Przyciągam wspaniałych, wartościowych ludzi. Wspieramy się wzajemnie. Justynka pisze: dziękuję, proszę bardzo. I słowa mocy dla Wandzi. Mam w sobie pewność, śmiałość i zaufanie, by wyrażać własne zdanie. I inspiracja Ewy Foley. Z łatwością i elegancją akceptuję zmianę. Zmiana jest bezpieczna. I iluminacja dla Wandzi. Twoje związki odzwierciedlają twoje lęki i ograniczenia. Jak ktoś może dać ci coś, skoro na to nie pozwalasz? Wandziu, może trochę Zosia Samosia, co? Mhm.
i dla Ciebie, Wandziu, Archanioł Metatron. Jego przesłanie brzmi: jestem w harmonii ze źródłem wszelkiej dobroci, miłości i twórczości. To jest dla Ciebie, Wandziu. I Majeczka jest z nami. Witaj, Borgoń, Majeczko. I przesłanie, ale fajnie, dzisiaj Was dużo. Wandzia pisze pouczające, dziękuję, proszę bardzo. I Majeczka, witaj Majeczko jeszcze raz. I przesłanie dobrostanu dla Ciebie. Jestem spokojem, jestem miłością, jestem pięknem, jestem światłem. I słowa mocy dla Majeczki. Potrafię sprostać każdemu zadaniu. I karteczka inspiracji dla Majeczki. Ciebie też jakiś czas, Majeczko, nie było. Miło Cię widzieć. Mam w sobie wszystko to, czego potrzebuję do osiągnięcia sukcesu i bycia szczęśliwą. I jeszcze jedna. Czasami jest lepiej przymknąć oko, niż szeroko otworzyć usta. Przykleiłaś jeszcze, Majeczko, jedna dla Ciebie. Witaj wszystkich takimi, jakimi są. Przyjmuj wszystko tak, jak jest. Jest tak, jak jest. I Agnieszka Kowalewska, witaj, ale Was dzisiaj z mojej starej gwardii tak zwanej przybyło. Cieszycie się pewnie, że znowu przyszłam do Was, co? Agnieszko, karta dobrostanu dla Ciebie. Wszystko, czego potrzebuję, przychodzi do mnie w odpowiednim czasie. I przesłanie słowa mocy. Cieszę się swobodą twórczą w swojej pracy. Jestem zdolna i kreatywna. I inspiracja dla Agnieszki Kowalewskiej. Każdego dnia, pod każdym względem, jestem coraz zdrowsza. Co to u Was tam w tym zdrowiem przychodzi? I przesłanie anielskie dla Agnieszki Kowalewskiej. Anioł Poznania. Jego przesłanie brzmi: mój zmysł wewnętrznego poznania prowadzi mnie ku światłu. Oj, Krysiunka Krzyżanowska. Witaj, Krysiunku. Witaj, witaj, witaj. No, serce moje się raduje, że Was tak dużo. Samotność, osamotnienie, jak sobie z tym radzić. Prawdopodobnie dziś nie zdążę podjąć tego tematu, ale wielka radość w moim sercu, że jest Was tak dużo. Tak jak mówiłam na początku, zapraszam Was na mój kanał, który grafikę widzicie tutaj, Ciało, Umysł i Duch, kanał Zosi Golis. W skrócie cud i już się przyjęło, u Zosi na cudzie albo na cudzie. Na pasku macie informacje o festiwalu, który odbędzie się 7-8 października w Bolesławcu. To jest festiwal świadomego życia i zdrowia, na który Was już zapraszam. Możecie już kupować bilety, by być pewnym, że miejsce dla Was i bilet będzie. Krysiulku, dla Ciebie. Szeroko otwieram się na dobrostan i szczęście we wszystkich obszarach mojego życia. I karta słowa mocy dla Krysiurki. Spontaniczność otwiera mnie na cuda życia. I przesłanie inspiracji Ewy Foley. Moja intuicja jest głosem Boga. I zobaczymy, co za karta anielska dla naszej Krysiulki. Anioł Książę Zachodu. Rzeczywistość wokół siebie tworzy z myślami o czystej miłości i dobroci. Kochani, może dwa słowa na temat tej samotności. Ta samotność się tak ciągle przewija.
Jest bardzo dużo ludzi, którym doskwiera samotność. Ludzki pęd jest tak duży, że często też nie widzimy tych ludzi, którzy są z boku. Wiecie, jedną z takich ważniejszych rzeczy, by poradzić sobie z samotnością, dziś jest internet, dziś jest naprawdę dużo możliwości. Ja wiem, że nie wszyscy potrafią się tak biegle w tym internecie poruszać, ale jedną z takich ważniejszych rzeczy to mieć jakieś pasje. Być może pooglądać jakiś film taki sensowny, wiecie, taki, żeby pobudzał trochę do myślenia. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, która wycisza, ale też słuchanie muzyki radosnej, która podnosi od razu wibracje, że nogi same chodzą. Nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi. Wyjście do ludzi. Ja zauważyłam, że wielu ludzi ma z tym problem, żeby pójść gdzieś samej. Musi iść z koleżanką albo z kimś tam. Ja... O, witaj Jolu Magdziarz, witaj. Tylko drugi człowiek daje nam to, czego potrzebujemy, pisze Jola. Więc otwierajmy się na tych ludzi. Ja wiem, że serca poranione często nie chcą się już otwierać, żeby nie cierpieć więcej. Ale ja powiem tak, to są lekcje tak naprawdę. I te lekcje prowadzą nas tak naprawdę do rozwoju. Jeżeli coś nas boli, to też to boli przyszło po coś. Wiecie, żeby nie wchodzić w takie, dlaczego mi się to przydarzyło. Jolcia pisze, to może być nawet koleżanka, tak, dokładnie tak. Taka, z którą jeżeli ktoś nie potrafi pójść sam, gdzieś tam usiąść sobie może na loda, czy gdzieś, teraz jest ciepło, teraz wszędzie są możliwości pod parasolem, czy gdzieś. Ja wiem, że jeszcze dużo ludzi ma problem, żeby wejść do kawiarni czy restauracji. Sama nie potrafią się z jakichś powodów znaleźć. Ale wychodźmy do ludzi. Usiądźmy gdzieś na ławce. Poobserwujmy ludzi. Obserwacja ludzi jest piękną medytacją. Jola pisze, właśnie jestem samotna, bardzo samotna, nie mam nawet koleżanki. No właśnie, bo jesteś pewnie w pracy i to jest tak, że jak się jest w pracy 24-godzinnej, to jest trudna praca, ja znam tą pracę, więc wiem jak to jest. I jest się tylko 24 godziny na dobę ze starszym, chorym człowiekiem, który ma całą masę dolegliwości. Ja wiem, że jest to trudne. Wiesz, Jolu, że ja znam bardzo dobrze na swoim przykładzie. Ale może czasem właśnie, no widzisz, Jolu, weszłaś chociażby tu z nami pobyć i już jest raźniej, prawda? I już gdzieś czuć, że jesteśmy z kimś. I jak sądzicie, czy monitor ma serce, czy nie? Czy czuć serce przez ten monitor, czy go nie czuć? Czy jak ten codziennik powstał między innymi po to, kochani, żeby pomóc wam być razem, bo wy też się poznawaliście u mnie na tych czatach, gdzieś tam nawiązywaliście kontakty, więc cieszę się bardzo, że przyszła do mnie nowa iskra i jest nowy codziennik. Przypominam, że jest codziennie o 18. W poniedziałki akurat mam gimnastyki, także nie mogę być na 18, więc będę nagrywała tutaj. Jolcia pisze, tak, szczere rozmowy dają nam otuchę, tak, to prawda. I takie tutaj rozmowy też dają otuchę. Kochani, codziennie o 18 na Ciało, Umysł i Duch na kanale Netify Zosi Golis. Będą transmitowane codzienniki na żywo w poniedziałki, tak jak zaczęłam mówić.
Będę nagrywała je po prostu wcześniej ale będę przychodziła do Was tu na Facebook. Pamiętajcie, poniedziałek trudno czasami jest określić mi porę, bo mam też nagrania i z doktorem Kaczorowskim i tam z kilkoma osobami, więc nie uściśle godziny, ale poniedziałek będę transmitowała, nagram poniedziałkowo. Wtorek będę już na żywo. W środę będę na żywo. Czwartek już będę, piątek na żywo, tak, bo dziś mam akurat nagrania, dlatego nagrywam teraz i na 18 pójdzie to na mój kanał. Wyciągnę przesłanie dla Jolci, która do nas dołączyła, co by jej weselej było, co by nie czuła się taka samotna. Jolciu, dla ciebie. Ufam swojej intuicji. Moje idee są dla mnie źródłem spełnienia. I przesłanie mocy. Stwórca kocha mnie bezwarunkowo na każdym etapie mojego życia. Jolciu, piszesz nawet w Polsce jestem samotna, może to moja lekcja. Wiesz co, a może to tak nauczyć się, bo w samotności to jest też kontakt ze sobą, czyli ze stwórcą nas, ze źródłem, z tą mądrością. Coś ma nam to pokazać. Jasne, że potrzebujemy wyjść do ludzi, ale czasami dobrze jest pobyć. Tak jak Jolciu piszesz, może twoja lekcja, może pobyć, zaakceptować i wtedy wyjść z jakąś wewnętrzną nauką. I inspiracja Ewy Foley. Każdy moment w moim życiu zawiera w sobie jakąś okazję. Umiejętnością jest ją wykorzystać. Widzisz, Jolciu? Widzisz? I teraz karta, przesłanie anielskie. Anioł stróż młodzieńczej miłości. Jego przesłanie, Jolu, brzmi: przyjmuję miłość z wdzięcznością. Jestem otwarty, a jego piękno czyni mnie pełnym. I teraz dla Krysiulki Jaroszek z Wałbrzycha. Witaj Zosiu, owszem jestem sama, ale nie samotna, kocham ludzi i widzę, że ze wzajemnością. No brawo, pozdrawiam, również pozdrawiam Krysiulku. I przesłanie dobrostanu dla Krysi Jaroszek. Zbliżamy się do końca. Ja mam o 17 z Anią Furmaniuk nagrania. Jestem majętna, a przez moje życie przepływa wartki strumień wszelkiej pomyślności. I słowa mocy dla Krysi. Wiem, że istnieją nieograniczone zasoby dobra we wszystkich obszarach mojego życia. I przesłanie inspiracji dla Krysi Jaroszek. Mój umysł zajmuje się tylko konstruktywnymi pomysłami. Świadomie rezygnuję ze wszystkich innych. I kartę anielską, anioł stróż dzieci. Czczę tkwiące we mnie drogocenne dziecko. Podtrzymuję i pielęgnuję wszelkie nowe początki. Jolcia pisze, powinniśmy się dobierać świadomie, bo nie każdy pasuje do nas, nie z każdym się rezonuje. W pewnym sensie to prawda, ale dochodzimy. I Krysia pisze, jak zwykle w dziesiątkę, dziękuję. Wiesz co, Jolu, ja myślę, że rezonować jedno, ale starać się być otwartym, podobne przyciąga podobne. Nie inaczej, zasiejesz trawę, róża nie urośnie, nie? Więc kiedy szukałam przyjaciół, nie znalazłam ich. Kiedy wyszłam być przyjacielem, znalazłam. To takie piękne przesłanie, Jolciu, ode mnie i może nie tylko dla ciebie, ale i dla was, kochani. Zbliżamy się do końca. Zapraszam na mój kanał jeszcze raz jutro o 18 na żywo. Przez
karta dobrostanu dla nas wszystkich na zakończenie. Przez moją istotę przepływa nieskończone dobro. Moje serce wypełniają spokój i miłość. Przecudne. Ogromnie jestem Wam wdzięczna, że tak licznie przybyliście do mnie i zapraszam jutro na 18:00 na cud. No i widzimy się na cudzie, więc starajmy się, powiedzcie też innym ludziom, że jest codziennie codziennik u Zosi i że zaprasza na przesłania, inspiracje, myśli przewodnie, tematy. I Krysia pisze, nie można się zamykać, wychodząc z domu z uśmiechem na twarzy. Dajemy uśmiech innym, to prawda. To nic nie kosztuje, a często pomaga ludziom przetrwać, tak nazwijmy. Kochani, do jutra. Z wielką wdzięcznością Was żegnam. Pa, pa.